Te chińskie klocki, chińskie kloce, niech twoje serce pokocha je, trudne klocki. Parapet. Tu od kilku lat w spokoju żyją państwo Starkowscy. Pani Celina, zrodzona z plastiku, 26 tego chińskiego imienia, już nie może wytrzymać. Ja już nie mogę wytrzymać. To znaczy, tak naprawdę to mój mąż już nie może wytrzymać, ale ja przez to, że on nie może wytrzymać, też nie mogę wytrzymać. Pan Jędrzej jeszcze do niedawna był piratem, dziś jednak nie może wytrzymać. Ja to już nie mogę wytrzymać. Jak oglądam te gry o tron i patrzę, co tam się dzieje, to mnie już coś szarpie. No normalnie, jak tak można? Jeszcze do niedawna pan Jędrzej był spokojny i wymyślał, jak powinny zakończyć się piraty z Karaibów. Dziś jednak, oglądając gry o tron, nie może wytrzymać, patrząc, co tam się dzieje, i stwierdza, że zna jedyne prawowite zakończenie tego serialu. Danuta! Danuta! Jestem Celina, jełopie! Nieprawda, jesteś Danuta, bo mnie tu szarpie! Męża szarpało tak długo, że już nie wiedziałam, co z tym zrobić. Ale sama nie wytrzymywałam. Postanowiłam zasięgnąć pomocy specjalisty. Ale pani Celinko, tutaj wszystko z mężem jest okej. Okay. Głowa jest jak najbardziej w dobrym stanie, nic się tu nie dzieje, wszystkie badania wskazują na to, że jest z nim wszystko okej. Okay. Nic się więc złego nie dzieje, nie ma więc powodów do obaw. Pani Celinko, to ja spadam, 15 zł się należy. Ta lekarka to była moja ostatnia deska ratunku. Liczyłam, że stwierdzi u Jędrzeja jakieś poplątanie w mózgu i się mój mąż uspokoi. Tymczasem dalej go szarpie i dalej wygłasza te swoje dziwne teorie. No ja nie mogę patrzeć, co oni z tym serialem zrobili. Danuta, ja nie mogę, ja już nie mogę. Od zawsze byłem dobry w wymyślaniu fajnych zakończeń filmów i seriali. Do niedawna jeszcze wymyślałem, jak powinny się skończyć Piraty z Karaibów. Jednak teraz, patrząc, co oni robią z tą grą o tron, stwierdziłem, że jednak będę wymyślał, jak powinien ten film się skończyć. I sam nie skończę, dopóki nie zaprezentuję światu tej metody. Sam również, jako kuzyn Jujoja z Wysp Żelaznych, coś o tym nieco wiem. Zmieniam swoją drogą też imidż. Tarcza mi już przyszła, ale drogo, i tutaj miecz przyszedł mi z AliExpressu. Także jest okej, okay. Czekam jeszcze na koronę i wtedy będę prawowitym królem Westeros. Jędrzej, ty tak nie możesz tutaj leżeć i tylko gadać, że nie możesz. Weź się do jakiejś pracy, powinieneś iść do jakiejś pracy, a nie tylko siedzieć i na internecie te streamingowe serwisy oglądać. Ale Danka, ja już nie mogę. Uspokój się, Andrzej. Nie no, coraz bardziej nie wyrabiam z tym moim Jędrzejem. Czuję, że jak nie podzieli się ze światem swoją teorią, to ten odcinek nigdy się nie skończy. Danka, ja już nie mogę. Dobra, Jędrzej, jak musisz, to podziel się ze światem tą teorią. Tylko jakby co, to się nie znamy, bo jak ludzie oj, nie znamy się, jakby co. Odkąd żona Danuta powiedziała, że Celina, baranie, oj tam Danuta, powiedziała, że daje mi pozwolenie na podzielenie się ze światem moją teorią, kamień spadł mi z serca, którego nie mam, bo jestem z plastiku. Siadajcie więc i posłuchajcie mojej teorii, jak ten piękny serial powinien się zakończyć, by był fajny i wybuchowy. Hehehehe. Bierzemy pod uwagę, że całość mojego planu powstała jeszcze przed bitwą o Westeros. Moi drodzy, więc jak to wyglądało, tak? Czekajcie, tu sobie zaznaczymy jakimś kolorkiem. O, może czerwonym, tu ładne pisaczki mam gotowe. Tak, na czerwono sobie zaznaczymy. Tutaj jest, powiedzmy, to jest Winterfell, tak? Winterfell. Wiem, że nie przypomina, ale to jest Winterfell. Tu narysujemy, moi drodzy, był mur. Tak, tu był mur, który z jakiegoś powodu ma wyrwę w murze, no okej, okay, ale tędy przyjdą złole, tak? Bardzo ważne w tej historii jest to, gdzie tu jest Winterfell, gdzie w odniesieniu do tego wszystkiego ma się King's Landing, moi drodzy. Tak jest, King's Landing, czyli ten duży zamek, gdzie idą wszyscy, King's Landing, który tutaj ma drugą wysepkę, że tu tak naprawdę jest, wiecie, królowa i tron, więc tutaj się wszyscy ukrywamy. Natomiast to jest bardzo ważne. Natomiast po drodze oczywiście mamy laski. Mamy tutaj jakieś laski. Bardzo ważne jeszcze jest jedna rzecz. Oczywiście ona będzie troszkę inaczej odwzorowana. Moi drodzy, że tutaj przecież King's Landing jest praktycznie nad morzem, prawda? To jest bardzo ważne. No i tu mamy morze. No i gdzieś na tym morzu przecież jeszcze wszak są, moi drodzy, Wyspy Żelazne. I Wyspy Żelazne będą tutaj jako WZ oznaczone. Moi drodzy, są Wyspy Żelazne. Tu jest, prawda, Winterfell. Moi drodzy, bierzmy pod uwagę, mapkę sobie na chwilę odłożymy, co chce zrobić Nocny Król, moi drodzy. To jest Nocny Król, tak?
tu ma rączki podnoszące. Nocny król ma jeden cel. Tym jednym celem jest zdobyć, zabić, czy cokolwiek, pana Brana, czyli to dzieciątko, które jeździ na wózku, i on ma za cel go się pozbyć, czyli celem jest zabić Brana. Moi drodzy, w jaki sposób on wie, gdzie jest Bran? On wie, gdzie jest Bran, dlatego że Bran został na rączce w jakiś sposób oznaczony. Prawda? Tak jest, prawda. Dzięki temu nocny król namierza go, bo wie, że on jest oznaczony po rączce. Moi drodzy, co więc powinniśmy zrobić? Przede wszystkim wziąć pod uwagę to, że nocny król przechodzi przez mur i chce iść do Winterfell. Po co? Po to, by zdobyć Brana. Świeci już wam w głowie, czy jeszcze wam nie świeci w głowie, moi drodzy? By zdobyć Brana. Co więc należałoby zrobić, moi drodzy? Wziąć tego Brana. Wystarczy, moi drodzy, więc wziąć Brana, tak, to jest Bran, dalej, wziąć tego Brana, który jeździ na wózku, w jakiś sposób zrobić z niego konia trojańskiego, wiadomo, tu jest taka bryczka, na przykład wsadzić go do jakiejś bryczki, moi drodzy, i zawieźć go przecież wszak stąd, zawieźć go do King's Landing. Moi drodzy, tym sposobem nocny król, zamiast iść na Winterfell, zabić całą armię Winterfell, przechodzi przez Winterfell, nie patrzy na Winterfell, idzie do King's Landing i, moi drodzy, zaraz dochodzimy do dalszego etapu, ponieważ pewnie teraz mnie spytacie, jak przejdzie przez Winterfell nie zabijając ludzi. Moi drodzy, w tym momencie wszyscy ludzie, wiedząc, że nie ma tu Brana, uciekają sobie do lasków. Tu jest jeden człowieczek, drugi, trzeci, czwarty, no oczywiście to jest uproszczenie, to mogą być zastępy. Raz, dwa, trzy, cztery, uciekają sobie po lasu, do lasów. Myślicie, że nocny król, idąc tutaj, będzie nagle latał sobie po tych laskach, szukając tych pojedynczych jednostek poukrywanych po laskach, by ich zabijać? Nie, ponieważ jego celem jest kto? Bran i zabicie Brana. Nocny król więc przechodzi przez Winterfell. Ale okej, żeby to się trzymało, jeszcze więcej kupy, to jest Winterfell, zamek Winterfell, brama wejściowa, brama wyjściowa. W Winterfell mimo wszystko zostaje 50 ochotników. Tak, nocny król sobie tutaj idzie ze swoją przeogromną armią, to jest przeogromna armia, przechodzi przez Winterfell, zabija oczywiście wszystkich 50 ochotników, którzy tu zostają, natomiast jest tym sposobem przekonany, że wybił Winterfell, wybiliśmy Winterfell, nie trzeba tym bardziej biegać i szukać tych ludzi po lasach, tak? Wybiliśmy Winterfell, idziemy więc po wybiciu Winterfell dalej po Brana, czyli po nasz cel, ponieważ to jest od początku mój cel. Moi drodzy, co dalej? Do King's Landing udaje się Bran, który jest jako właśnie tutaj pułapka jakaś, jako koń trojański, na przykład, wiecie, jako wielka paczka, jako prezent dla Cersei, dostarczany do samego King's Landing, a najlepiej pod sam tron. Moi drodzy, spytacie mnie, jak takim cudem miałby być przemycony tak duży człowiek? No cóż, można by się zastanawiać, zadać sobie pytanie. Gdybyśmy tylko mieli ze sobą króla przemytników jakiegoś, który jest królem przemytników, który potrafi przemycić wszystko, gdybyśmy tylko jakimś cudem mieli na przykład taką Arię, czekajcie, będzie król przemytników, taką Arię, która jakimś cudem zmienia twarze, która ścicha, potrafi się wszędzie przemycić. No, gdybyśmy tylko mieli taką osobę, byłoby łatwiej. Gdybyśmy na przykład mieli u siebie w składzie jakiegoś brata tutaj Cersei, brat Cersei, gdybyśmy mieli tylko jakiegoś Jaime'ego Lannistera, nazwijmy go oczywiście, żeby była jasność, no pewnie byłoby łatwiej. Moi drodzy, już tylko w tym momencie mamy trzy osoby, które pomogłyby nam się tutaj dostać i go w jakiś sposób przemycić. Poza tym nie oszukujmy się, nie takie rzeczy ludzie przemycali w swym życiu. Moi drodzy, co robimy dalej? Tutaj będzie teraz King's Landing w uproszczeniu. To jest King's Landing, to jest to miasto, które w ostatnim odcinku spaliła Daenerys. Tu mamy mostek i tu mamy tą drugą część z tronem. To będzie tron, jakby co. Moi drodzy, dostarczamy naszego Brana jakimś cudem tu pod sam ten motyw, tak? W tym momencie armia nieumarłych wraz z królem całkowicie zaskakuje to miasto, całkowicie zalewa to miasto, zabija wszystkich ludzi tutaj. Oczywiście jest postawiona armia też Cersei, gdyż armia Cersei oczywiście też wchodzi do akcji. Tym sposobem na przykład z 1 000 000 MLN umarłych zostaje nam powiedzmy 800 tysięcy tych umarłych, tak, którzy dalej cały czas są w zamku, zalewają zamek. Z 200 tysięcy powiedzmy żołnierzy Cersei nie zostaje nikt, zostali zabici wszyscy, tak? Kosztem tych, moi drodzy, no ale oczywiście co dalej? Tu mamy Brana, tak? W tym momencie jest Bran, oczywiście dalej idzie tu nocny król. Oczywiście w tym wszystkim zostanie ten most zniszczony, zburzony, żeby tylko ci tutaj przetrwali. Wiadomo, pewnie by tak nastąpiło. Nawet gdyby natomiast tak nie nastąpiło, moi drodzy, gdzieś tu musi być jakieś wyjście. Ja kojarzę, że gdzieś tu było jakieś takie wyjście. W tym momencie szybko biegniemy z by
z branem tutaj. No i w momencie, gdy już nocny krusz dochodzi tutaj, chce zdobyć brana i tak dalej, podlatuje Khaleesi na smoczku, chyta sobie tego brana tutaj w tym i odlatują szczęśliwie sobie daleko, moi drodzy, na żelazne wyspy, gdzie dalej będą bezpieczni. Moi drodzy, tym samym nieumarli niszczą praktycznie całe King's Landing, no praktycznie całe King's Landing, Cersei, siły Cersei i wszystko inne, sami tracąc dużo armii. Moi drodzy, żeby było jeszcze ciekawiej, przecież całe King's Landing jest, moi drodzy, postawione na jakimś gazie tutaj łatwopalnym, tym zielonym wybuchającym. Moi drodzy, a my co mamy? Mamy smoka. W momencie, gdy cała armia tutaj nocnego króla wraz z nocnym królem jest King's Landing, wybijałem armię tych, jakimś sposobem podpalamy ten gaz, powodując, że wszystko robi jedno wielkie BOOM i giną cali Lannisterowie, ginie faktycznie też miasto, ale po aktualnym odcinku wiemy już, że Daenerys nie zależy na mieście, giną wszyscy nieumarli, a nawet gdyby jakimś cudem jakaś ilość nieumarłych przeżyła, no i nocny król, którego ogień się faktycznie nie imał, przecież nie zapominajmy, że młody Bran jest na Wyspach Żelaznych i teraz cały ten biedny nocny król z jego niedobytkami armii musi dotrzeć tutaj. Moi drodzy, nie zapominajmy również, że zostaje tutaj bardzo mało nieumarłych, a nasza armia cały czas chowa się po lasach. W momencie, gdy zostali przekroczeni, zwiadowcy o tym dostarczają, wracają tutaj i idą sobie powolutku za armią. W tym momencie cała armia, która nie straciła ani jednego człowieka, może spokojnie dobić niedobitki nocnego króla. Moi drodzy, oczywiście mam jeszcze jedną śmialszą teorię o tym, że skoro nocny król namierzał rękę Brana, wystarczyło tą rękę mu odciąć, no po co mu ręka, wszak on już nie jest człowiekiem, tylko jakąś trójką wroną, i wysłać ją tylko do King's Landing. Moi drodzy, tak czy siak, wystarczyła ta prosta technika, aby nikt nie zginął, przynajmniej od nich, by zabito nocnego króla i upieczono dwie pieczenie na jednym ogniu, pozbywając się jednocześnie całych Lannisterów tutaj i rozwiązując wszystko bezkrwawo, bezproblemowo. Wystarczy, moi drodzy, myśleć. Wystarczy więc trochę pomyśleć i żaden kłopot, tak? Mamy wszystkie pieczenie na jednym ogniu. Teraz rozumiecie już, czemu tu ja powinienem być prawowitym władcą Westeros, prawda? Sytuacja w domu Starkowskich niestety nie poprawiła się. Mąż Jędrzej cały czas gadał o swoich teoriach i powiedział, że nie spocznie, dopóki nie wymyśli maszyny czasu i nie cofnie się w czasie, by zmienić tą rzeczywistość i zrobić jego strategię. Żona Celina ledwo z nim wytrzymuje. Ledwo z nim wytrzymuje. Trudne klocki.